Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, oto pierwszy odcinek w tej zapowiadanej serii pod tytułem Walka duchowa. Obok mnie jest już dekoracja związana z Wielkim Postem, a to znaczy, że ruszamy. Mamy dzisiaj pierwszy dzień Wielkiego Postu 2019, środę popielcową. I zapowiedzieliśmy sobie, że w tej serii Walka duchowa będziemy chcieli poznawać różnego rodzaju środki, które daje nam Bóg przez swój Kościół do tej walki duchowej, do walki o nasze serce, o naszą duszę, o to, żebyśmy zbliżyli się do Boga. Pierwszy z tych środków, najważniejszy, kochani, szczyt szczytów, taka przysłowiowa wisienka na torcie, to msza święta, Eucharystia. Kochani, przepiękne jest tłumaczenie z języka greckiego na polski tego słowa Eucharystion, Eucharystia, to znaczy dziękczynienie. Ja idę na Eucharystię, na mszę świętą, na liturgię słowa, liturgię eucharystyczną, na wieczerzę pańską, różne są określenia. Na spotkanie z Jezusem, przede wszystkim, żeby Go uwielbiać. Bracie, siostro, naszym obowiązkiem wynikającym z przykazań i bożych, i kościelnych jest uczestniczenie w niedzielę i święta nakazane we mszy świętej. I zadaj sobie pytanie, jak często zdarza się Tobie i z jakich powodów opuszczać mszę świętą? Zobacz, że bardzo często tym powodem, takim cichym motywatorem, ale też kłamcą tak naprawdę, jest nasze lenistwo, duch lenistwa, demon lenistwa. Że mi się nie chce, że zawsze znajdę tysiąc powodów, żeby nie pójść na mszę świętą. A to, kochani, jest fundament fundamentów, to jest sakrament, to jest łaska Boga, to jest coś nadzwyczajnego do walki ze słabością, z grzechem, z demonem, do tej walki duchowej. Kochani, jeżeli my chcemy rozpocząć Wielki Post, jeżeli chcemy osiągnąć cel, jakim jest zbliżenie się do Jezusa Chrystusa, zaprzyjaźnienie się na nowo z Chrystusem, tak jak w raju przed grzechem Adam z Ewą, tak jak wielu proroków, Abraham, Izajasz, Jeremiasz, Mojżesz, jak Maryja, by być w tak bliskiej relacji z Bogiem, to kochani, trzeba rozpocząć od Eucharystii. Oni jeszcze wtedy tej Eucharystii nie mieli. My już mamy do niej dostęp, bo Chrystus nam się zostawił. No bo co to jest Eucharystia, kochani? To jest karmienie się żywym Bogiem. Najpierw w Jego Słowie, liturgia Słowa. I zobacz, za moimi plecami obok jest otwarte Pismo Święte. Karmić się Słowem Boga, by potem przejść tutaj nieco wyżej, do stołu Eucharystii. Stołu ciała i krwi, karmić się żywym Bogiem, bo Jezus nam się pozostawił. Bracie, siostro, nie tylko niedziela, nie tylko święto nakazane, dziś ich w całym roku mamy tylko 6, ale nawet w tygodniu, w Wielkim Poście, znajdź sobie czas, może to będzie właśnie czwartek, może piątek, może poniedziałek, jakikolwiek dzień tygodnia poza niedzielą, gdzie przyjdziesz na dodatkową Eucharystię, nie dlatego, że ktoś ci każe, nie dlatego, że wypada, nie dlatego, no dobra, spróbuję, ale dla Jezusa. A zobaczysz, że ta Eucharystia, może na początku będzie ci bardzo ciężko, będziesz miał 5000, miała 5000 przeciwności, nie zrobię tego. Ale to ci może zacząć smakować, wejść w krew, chociaż nie chodzi o jakiś tam nauk, przyzwyczajenie. Ale to naprawdę może, kochany bracie, kochana siostro, zacząć smakować. Kapłan ma tę łaskę, że może odprawiać Eucharystię codziennie. Opowiem wam szczerze, nie jest to łatwe. Czasami też mi przechodzi ta Eucharystia obok i przecieka przez palce jak woda, bo to jest jedno być na mszy, ale dwa jeszcze wejść w tą mszę świętą, żeby ta msza święta miała jakość. Bracie, siostro, przychodź, zasiądź sobie wtedy w pierwszej ławce. Patrz na Eucharystię, na to, co się dzieje na mszy świętej, przy ołtarzu, w prezbiterium. Ale proszę Cię, nie rezygnuj. Jeżeli jesteś taką osobą, której ciężko nawet iść w niedzielę, to może takie postanowienie, w niedzielę będę, w każdą niedzielę Wielkiego Postu, będę na mszy świętej.
Ale spróbuj w Wielkim Poście coś więcej. Pójść w tygodniu, od poniedziałku do soboty na mszę świętą. Walcz, bracie i siostro, walcz, bo to jest pierwszy najważniejszy środek w tej walce o Boga. W tej walce, by stworzyć tę głęboką, niesamowitą, intymną relację z Jezusem. Zapraszam Cię z tego serca do tego, bracie i siostro. Dajemy tutaj wszystko na maksa. Idziemy do tej walki. Niech na te postanowienie, może właśnie związane z mszą świętą w Wielkim Poście, błogosławi nas Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.